Czy chcesz poznać tajemnicę skutecznej nauki mówienia płynnie po angielsku? To posłuchaj. Czy mówisz płynnie, ucząc się tradycyjnie, z podręcznikiem i konwersacjami, czy zgodnie z wynikami najnowszych neurologicznych badań nad pamięcią? Kim jesteś? Zajmujesz stanowisko menedżerskie lub eksperckie, lub prowadzisz działalność gospodarczą? I potrzebujesz używać angielskiego, ale dlaczego w rozmowie tracisz pewność siebie i w stresie szukasz słów? To nie twoja wina. Czy wiesz, czego nie wie twój tradycyjny nauczyciel angielskiego? Są dwa typy tradycyjnych nauczycieli. Jedni mówią: ucz się przez gramatykę, drudzy mówią: ucz się przez komunikację. I co? I nic. Nie działają ani podręczniki, ani konwersacje. Wtedy wszyscy, i nauczyciele, i native speakerzy mówią: pracuj więcej, więcej podręczników i więcej konwersacji. Jednak mimo twojej pracy i szczerych chęci, twój angielski stoi w miejscu, a ty czujesz bezradność. To co robić? Jak to co? Rób to, co należy. Prawda jest taka, że ludzki mózg to neurologiczne narzędzie do zapamiętywania. Zaczniesz mówić płynnie po angielsku, gdy nauczysz się z niego korzystać. Chcesz wiedzieć więcej? Zarezerwuj darmową konsultację pod adresem www.płynniepoangielsku.pl. Dzięki. Czy chcesz poznać tajemnicę skutecznej nauki mówienia płynnie po angielsku? To posłuchaj. Czy mówisz płynnie, ucząc się tradycyjnie, z podręcznikiem i konwersacjami, czy zgodnie z wynikami najnowszych neurologicznych badań nad pamięcią? Kim jesteś? Zajmujesz stanowisko menedżerskie lub eksperckie, lub prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz używać angielskiego, ale dlaczego w rozmowie tracisz pewność siebie i w stresie szukasz słów? To nie twoja wina. Czy wiesz, czego nie wie twój tradycyjny nauczyciel angielskiego? Są dwa typy tradycyjnych nauczycieli. Jedni mówią: ucz się przez gramatykę, drudzy mówią: ucz się przez komunikację. I co? I nic. Nie działają ani podręczniki, ani konwersacje. Wtedy wszyscy, i nauczyciele, i native speakerzy mówią: pracuj więcej, więcej podręczników i więcej konwersacji. Jednak mimo twojej pracy i szczerych chęci, twój angielski stoi w miejscu, a ty czujesz bezradność. To co robić? Jak to co? Rób to, co należy. Prawda jest taka, że ludzki mózg to neurologiczne narzędzie do zapamiętywania. Zaczniesz mówić płynnie po angielsku, gdy nauczysz się z niego korzystać. Chcesz wiedzieć więcej? Zarezerwuj darmową konsultację pod adresem www.płynniepoangielsku.pl. Dzięki.